Ściągając aplikację, chociażby Prisma, musimy zwrócić przede wszystkim uwagę na politykę prywatności. W polityce prywatności są zawarte informacje, co administrator z tymi danymi chce zrobić i może zrobić. Jest to aplikacja bez wątpienia użytkowa i zabawna, niemniej jednak zbiera wszystkie informacje dotyczące naszych cech zewnętrznych, jaką jest między innymi twarz. Nasz rozstaw oczu, cechy charakterystyczne na danej twarzy, jak i również przede wszystkim, które mogą zidentyfikować naszą twarz, przeniesią na pole graficzne. Dane zebrane w tej aplikacji mogą być wykorzystane do innych aplikacji, przeniesionych na przykład do monitoringu wizyjnego czy miejskiego, powiedzmy, gdzie na podstawie tych danych można wyszukać daną jednostkę w grupie społecznej. W tym przypadku narusza się naszą prywatność bez wątpienia. Takim przykładem aplikacji, która już została, można powiedzieć, zaakceptowana przez nas, są tak zwane ciasteczka. W ramach usuwania tych ciasteczek nie informuje nasz sieć czy administrator tej sieci, co chcemy zdobyć, gdzie chcemy iść, bo tak naprawdę analizując wszystkie nasze ruchy w sieci. Z jednej strony ogranicza to naszą prywatność, z drugiej strony daje nam, a bądź nawet przypomina pewne okoliczności, o których zapomnieliśmy. Wnosząc do operatora o usunięcie pewnych treści z sieci, mamy pewność, że te informacje nie trafią do innego użytkownika. Niemniej jednak trzeba również pamiętać o tym, że te informacje jednak zostają w sieci. Zmienia się tylko ich algorytm umożliwiający jej wyszukanie.